Witajcie w wideokaście, którego tematem jest m.in. wykonywanie instalacji sieci komputerowych oraz montaże całych stanowisk komputerowych. Rzeczą, od której należy zacząć pracę nad projektem, będzie ustalenie harmonogramu prac. Harmonogram pomoże w rozplanowaniu pracy, operacji i czynności, w czasie oraz określenie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, jakimi będą pracownicy i sprzęt. Tworząc harmonogram, należy wykonać następujące czynności. Podzielić proces na poszczególne zadania, określić, ile czasu potrzeba na realizację poszczególnych zadań i całego projektu, ustalić kolejność realizacji zadań, określić czasy i rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań, przypisać pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań, ująć wszystko w formę graficzną, która pomoże w pracy. Oto przykład tworzonych dokumentów. Widzimy na nich zarówno jakie czynności powinny zostać wykonane, jak i przedstawienie graficzne ich rozłożenia w czasie. Podstawą do tworzenia harmonogramów są katalogi nakładów rzeczowych, tzw. KNR-y. Poza nazewnictwem czynności zawierają one np. liczbę roboczogodzin niezbędnych do wykonania danej czynności. Z tak przygotowanym harmonogramem jesteśmy już prawie gotowi do tego, aby zacząć pracę nad projektem. Teraz pora przejść do działania. Zakończona została faza planowania i możemy wkroczyć w fazę organizowania. W tym celu zwołujemy spotkanie pracowników, którzy mają pracować nad projektem. Na spotkaniu przedstawiamy pracownikom harmonogram prac, przydzielamy poszczególne zadania oraz wyznaczamy osoby odpowiedzialne za ich wykonanie oraz kontrolę. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zmotywować ludzi do pracy, bo tylko to pozwoli dotrzymać harmonogramu i osiągnąć cel. Ostatnim elementem procesu zarządzania przebiegiem prac jest kontrola. Obserwowanie i nadzór nad robotami pozwala na bieżąco korygować działania, aby łatwiej osiągnąć cele. Dlatego należy co jakiś czas odwiedzać siedzibę klienta i sprawdzać postęp prac montażowych. Planowanie przebiegu pracy to jedna z podstawowych czynności podejmowanych przez kierownika. Poprzedza ona konkretne działania jego podwładnych. Jest swego rodzaju symulacją, tworzeniem modelu przebiegu przyszłych działań, w trakcie którego rozważa się ich mocne strony i rozpoznaje ich ewentualne wady. Planowanie pozwala uniknąć podejmowania w przyszłym działaniu czynności zbędnych, zapobiegać nadmiernym przerwom. Podział zadań na mniejsze elementy pracy jest jednocześnie kształtowaniem struktury ich procesów wykonawczych i wpływa na czas wykonania zadania oraz jego koszt. Sprawdź teraz poziom zdobytych wiadomości, wykonując zadania problemowe umieszczone na platformie lub wykonując test.